zacząć od tego, jak myśmy stworzyły strukturę wystawy głównej, czyli pętli. Ponieważ ona się opiera na zasadzie patrzenia na to miejsce przez pryzmat wewnętrzny i zewnętrzny. Patrzenie przez pryzmat przestrzeni reprezentacyjnych, ale też przestrzeni ukrytych, niezauważalnych. Artyści, którzy zostali zaproszeni do tego projektu, trochę byli wybierani w tym kluczu, ponieważ Szymon Szewczyk jest artystą zewnętrznym, artystą, który pochodzi z Katowic i on do swojej pracy podszedł bardziej poetycko, romantycznie. Po prostu spacerował po osiedlu i sam poczuł, czym chce się zająć, jak chce mówić o tej przestrzeni. To są odniesienia do bardzo realnych, rzeczywistych sytuacji, ponieważ on stworzył odlewy negatywowe miejsc, szczelin, ubytków, pozostałości po instalacjach neonowych, które pokazują upływ czasu tej tkanki materialnej, ale z drugiej strony stara się pokazać nam ten plac właśnie odchodząc od tego realizmu, malując te monolity na kolor niebieski, abyśmy też zobaczyli, że tylko nie sama prawda historyczna, archiwa tworzą to miejsce, ale też ono jest przesycone szeregiem właśnie takich miejskich mitów, fantasmagorii. Także te dwa zestawienia i też ten ukłon w stronę właśnie naszych sąsiadów powoduje, że ta wystawa właśnie może być czytana wieloaspektowo i każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Natomiast właśnie Iwona Hubert-Kieran, Hubert, który z kolei jest bardzo mocno związany z galerią i z Wrocławiem. I w ogóle z Wrocławiem, który ma też całkiem inne wykształcenie, bo jest w ogóle po architekturze, co też miało ogromny wpływ na pracę, którą on przygotował, właśnie to jego zaplecze. I Hubert tutaj właśnie podchodzi totalnie odmiennie od Szymona. On bada tak naprawdę KDM w kontekście swoich zasobów, jakie posiada, też mówi o trajektoriach ruchu, mówi o przestrzeni, mówi o urbanistyce, mówi o pewnych krokach milowych, które się wydarzyły, które miały znaczenie właśnie dla urbanistyki czy też dla architektury. Mówi o tym też w taki sposób, szukając trochę właściwie środka wyrazu za pomocą pomocy naukowych, które były stosowane od dawna wśród studentów. Odnosi się do makiet, do map, do starych ksiąg. Sam je też wykonuje, co jest też w ogóle warte do podkreślenia, że też ten czas, który on poświęcił na wykonanie tych prac, po prostu jest ogromny. On się tutaj skupił, jeśli idzie o KDM, na samym rzucie placu, ale też z taką szczególną dbałością traktuje hotel Residence, więc to są takie dla niego chyba obszary najistotniejsze, ale jest też ten trzeci aspekt, czyli też ta ścieżka dźwiękowa czarnego latawca, gdzie mówimy też o tak naprawdę o doświadczaniu pewnej przestrzeni za pomocą też dźwięku i tego, co my słyszymy, co my tutaj podkreślamy, a czego tak naprawdę my zazwyczaj nie zauważamy, bo jesteśmy tak mocno do tego przywiązani, że te krople deszczu, ten szum drzew, który też ma wpływ na przestrzeń, po prostu tutaj na tej wystawie staje się też jednym z ważniejszych jej komponentów, ale my to jeszcze ponadto podkreślamy właśnie takimi wspomnieniami mieszkańców z osiedla KDM, żeby właśnie też tutaj w ten sposób podkreślić. Też raz, że to, że bardzo ważna tak naprawdę dla nas była ta praca tutaj z mieszkańcami, a dwa to, żeby dać też im tutaj pole takiego w ogóle wyrazu i też podziękowania tak naprawdę za to zaangażowanie ich w pracę nad tym projektem. Wystawa w mieszkaniu, czyli Pętla M3, była dopełnieniem tego prezentacji, która była tutaj w galerii. I ta wystawa w mieszkaniu
Tam zdecydowałyśmy się, żeby zaprezentować zdjęcia pana Kazimierza Grzycha, jednego z mieszkańców osiedla. To też tak naprawdę był taki trochę ukłon w jego stronę, też tego, że właśnie, że przekazał nam, że dostarczył nam ten swój prywatny zasób fotograficzny. Były to piękne zdjęcia, takie typowo migawkowe, reporterskie, dokumentujące plac KDM, głównie tak naprawdę z jednego okna, z okna jego mieszkania. I my jeszcze do tego tak naprawdę dołożyłyśmy pracę Agnieszki Leśniak Banasiak, takie szklane sześciany, po prostu zbudowane z cieniuteńkich rurek, które mówią o pustce i o wypełnianiu jej, a my tutaj z kolei właśnie tę pustkę wypełniamy tymi wspomnieniami. Na pewno trzeba wspomnieć o Tomaszu Kulce, o kolejnym artyście, którego pracę zaprezentowałyśmy w mieszkaniu, a był to proporzec. Proporzec, który zawisnął na jednym z balkonów osiedla KDM jeszcze w poprzednim roku, bo w 2020, stworzył taką sytuację inscenizacyjną, gdzie teoretycznie powinien na któryś z balkonów pojawić się wódz, przemówić do ludu, co się tak naprawdę nie wydarza. I tutaj w nawiązaniu do tej sytuacji też ten proporzec wstawiłyśmy ponownie do mieszkania, ale tak trochę zainscenizowaliśmy jako taki trochę rzucony w kąt, jako coś, co już minęło, ale my to wyciągamy, znowu to przypominamy. Więc ta wystawa w mieszkaniu, już tak podsumowując, tak naprawdę była taką trochę nostalgiczną opowieścią, czy też powrotem do pamięci, do przeszłości, do próby wypełniania pewnych pustek, które my sami, co się samo toczy tak naprawdę przez zamieszkiwanie. I to jest taki klucz, słowo, które chyba dotyka i wystawę w mieszkaniu, pętla M3 i tutaj wystawę, która jest w galerii. Odbyły się spacery z Ewą Plutą, spacery, które były dedykowane różnym grupom. Jeden z nich był dedykowany osobom niedowidzącym i niewidzącym. Ewa Pluta naprawdę rzeczywiście przeprowadziła nas przez historię tego miejsca, ale też odnosząc się do bardzo takich prywatnych historii, które ciężko odnaleźć samemu, co spowodowało, że też myślę dla nas KDM stał się miejscem o dużym znaczeniu, o wiele bliższym. Kino KDM to kino zewnętrzne, to kino miejskie, to kino, które odbywa się przed witrynami galerii. Zostało zapoczątkowane jeszcze w 2020 roku jako jeden z zaczynów właśnie przygotowań do tego projektu. W tym roku udało nam się pokazać dwa bardzo ciekawe seanse, jeden film dokumentalny, drugi film o tyle ważny, że wybrany przez naszych sąsiadów na pikniku sąsiedzkim. Także ten aspekt tych działań takich wspólnych z tą społecznością sąsiedzką naszą jest, podkreślam, niezmiernie dla nas ważny. To poznanie nie tylko architektury, nie tylko tej sfery wizualnej, ale też tej sfery społecznej, demograficznej wpłynęło na to, jak mocno my się zaangażowałyśmy tutaj w te działania i to też wpływa na to, że już będąc tym tak głęboko, nie chcemy tak naprawdę, żeby ten projekt był i się skończył, tylko żeby on jakoś tam w jakichś takich małych może przejawach, ale nadal trwał i był z nami.